W internecie pojawił się pierwszy zwiastun finałowej aktualizacji obecnego sezonu, po której trafi Halloween i wielkie wydarzenie. Pojawiło się sporo kolejnych wycieków na temat sobotniego eventu i znamy kolejne jego szczegóły oraz otrzymaliśmy sporo jego spoilerów. Cześć wszystkim, z tej strony niekto kto Kodmigao i witam was na odcinku z eventu sezonu czwartego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli jeśli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców. To zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kot kicia tak jak te kozaki, i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak, moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze wie, już za dokładnie dwa dni od dzisiaj do Fortnite'a zostanie wprowadzone pierwsze mini wydarzenie obecnego sezonu, a bardziej to takie średnie, w którym odbędzie się walka ze złym doktorem dumem. W ostatnich dniach my, gracze, otrzymaliśmy ogrom wycieków na temat. Samego wydarzenia i dzięki temu dowiedzieliśmy się o tym, co mniej więcej się na nim pojawi. A co ciekawe, w ostatnich godzinach znów pojawiło się kilka spoilerów całego tego wydarzenia. Zanim jednak do nich przejdziemy, mam dla Was jedną dość ważną informację na temat kolejnej wielkiej aktualizacji. I tak wiem widzowie, że ledwo do gry trafiła aktualizacja, ale już są informacje o kolejnej i została ona w ostatnich dniach dodana na serwery startowe. Wraz z tą informacją pojawiła się również Jedna dość ciekawa informacja, a mianowicie dowiedzieliśmy się, że aktualizacja nie trafi do gry 14 października, tak jak początkowo mówiliśmy, tylko trafi trochę wcześniej i będzie to dokładnie 11, czyli już w następny piątek. Cały ten temat został nam podany przez Lickera Firemonkiego, a jego post mieliście chwilkę temu na ekranie. I co ważne widzowie, aktualizacja ta będzie jedną z ważniejszych w tym sezonie, ponieważ wprowadzi do gry cały event halloweenowy i pliki na duży. Event na koniec sezonu. Tak więc, wraz z jej wydaniem, spodziewajcie się ogromnej listy nowych skinów, współpracy, z zmian na wyspie, a w tym nowym roczne lokacje i inne. A z informacji na event na pewno poznamy szczegóły na temat tego, co się pojawi zaraz po jego starcie. O samej aktualizacji porozmawiamy sobie, gdy będzie już bliżej do jej wydania, ponieważ zrobimy sobie takie me podsumowanie informacji na temat tego, co trafi do gry. A teraz przejdźmy do waszego ulubionego tematu, czyli tematu eventu, ponieważ że startuje on w grze już za dokładnie dwa dni. Tak jak wspomniałem na początku, w ostatnich dniach poznaliśmy sporo nowych informacji w jego temacie, które są takimi, można powiedzieć, spoilerami dotyczącymi tego, co się na nim pojawi, a najnowszy post z wyciekami macie teraz na moim ekranie. Cały ten temat został nam podany przez likera na Twitterze, który napisał nam: wydarzenia o podanej w poście nazwie kodowej, które odbędzie się w tą sobotę, teraz będzie zawierać, a dalej w poście wypisał nam wszystko, co obecnie o nim wiemy. W pierwszej kolejności zostaje wymienione maszyny szczeliny i chodzi tutaj dokładniej o te maszyny, które zostały rozstawione dookoła odliczania do jego startu i według wzmianki, którą on podał, same maszyny mają wystrzelić jakiś laser na starty, czy tam w trakcie tego eventu. Nie wiemy jeszcze, co dokładnie sprowadzi nam na wyspę ten laser, ale kiedyś dodały one do gry wyspę Tonego Starka, lecz w tym wypadku raczej nie będziemy przywoływać czegoś na wyspę, tylko bardziej za ich pomocą będziemy starać się pozbyć pewnego osobnika z wyspy. Chodzi tutaj oczywiście o doktora Duma. I tak dla przypomnienia, to jakoś niecały miesiąc temu Shuri wynalazła plan na jego pokonanie, w którym za pomocą maszyn szczelin chciała go wysłać do innej rzeczywistości, ale przez Mysterio i M.M. ten plan się nie powiódł. Teraz, gdy M.M. Frosty i Mysterio zostali przez nas pokonani, ich plan może zostać w jakiś sposób wykorzystany, ale spokojnie na pewno nie będzie to wyglądało tak, że zacznie się event, wystrzelą lasery, zniknie Doktor Doom, tylko będzie to troszeczkę inaczej. Z ostatnich wycieków wiemy, że na evencie ma pojawić się punkt zerowy, co wspomniałem wam już na ostatnich filmach, więc zapewne Doktor Duma w jakiś sposób się do niego dostanie, a poza tym zaraz po samym wydarzeniu na wyspie ma pojawić się tak jak ta ręka w sezonie pierwszym i chodzi tutaj o jakiś element na wyspie. Najprawdopodobniej będzie to punkt zerowy zamiast ręki, ale to dopiero zobaczymy, żeby to było mało, wiemy, że zbroja Doktora Duma w jakiś sposób będzie pękać, co widzicie na tym wycieku tutaj, tak więc same lasery na pewno nie zostaną aktywowane zaraz na samym początku, chyba, że plan Shuri się nie powiedzie, tak jak było to ostatnio. Następna informacja, która była dostępna w poście od tego samego likera, to informacja na temat szczeliny, co wprost podpowiada nam, że na wydarzeniu najprawdopodobniej na niebie albo w jakimś miejscu pojawi się szczelina, ale po co, tego niestety teraz nie wiemy. Ona również Powinna pojawić się jakoś w trakcie wydarzenia, i albo zostanie coś z niej zasłane, aby pomóc nam w pokonaniu doktora Duma, albo szczeliny przyniosą nas w jakieś miejsce. Bo jak dobrze wiemy, za pomocą szczeliny my, gracze, możemy przenosić się w powietrze. Przedostatnia informacja, która została podana w jego poście, nie jest nam do końca znana i jej wam tutaj nie wytłumaczę, ponieważ pojawiły się tam informacje na tematy szczeliny z amunicją, ale po co będą one na tym wydarzeniu z doktorem Dumem naprawdę nie mam pojęcia. No i ostatnia informacja, jaką otrzymaliśmy, kochani, to film i widzowie, tutaj chodzi o już ostatni wyciek, o którym mówiłem wam na jednym z filmów, a mianowicie w trakcie tego eventu, nie wiem czy w środku, czy na koniec, pojawi się jakiś krótki filmik. Filmik ten będzie taką krótką scenką, w której zostanie nam przedstawione coś, co nie mogło zostać wykonane na żywo z pozycji naszych ekranów w grze, i przeważnie takie filmiki pojawiają się na tych dużych eventach, co wiedzą osoby, które kiedykolwiek na nich były. Tak, więc jak widać, zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy event, który wystartuje już w tą sobotę. I pamiętajcie, widzowie, że to, co pojawiło się dla nas do tej pory, to tylko mały procent tego, co ogólnie trafi na samym evencie, bo wszystko jest jeszcze zaszyfrowane. Na koniec postanowiłem, że odpowiem dla Was na kilka pytań dotyczących eventu, które pojawiają się pod moimi ostatnimi filmami oraz live'ami. I pierwsze, chyba najczęściej pojawiające się pytanie, to czy na event ten do gry trafi jakiś specjalny osoby. Obecnie, widzowie, nie pojawiły się żadne informacje w temacie jakiegoś osobnego trybu. Tak więc najprawdopodobniej, event ten, tak jak wszystkie w tym rozdziale, odbędzie się na trybie podstawowym i to tak każdy z Was będzie mógł sobie wejść tam i go zobaczyć. Co ważne, pamiętajcie, że nieważne na jakim dokładnie trybie będziecie, ponieważ możecie wejść na solo, duo, trio i oddziały z budowaniem lub bez budowania i nie będzie miało to totalnie różnicy. Nawet możecie chyba na rankę da wejść, ale ważne abyście byli na tej głównej wyspie. Kolejna rzecz to kiedy najlepiej wejść na event i tak widzowie, do gry najlepiej wejść przynajmniej godzinkę wcześniej, czyli jaki event startuje o 20, to najlepiej wejść do gry tego tak 19, a do samego meczu postarajcie się dołączyć najpóźniej 5 minut wcześniej. No i ostatnia rzecz, to w którym miejscu oglądać wydarzenie, i tutaj do dyspozycji macie naprawdę spory kawał, ponieważ wydarzenie odbędzie się tam gdzie odliczanie i obejmie to jeziorko, więc polecam sobie stanąć w jednym z tych miejsc tutaj. Tak jeszcze dodam, że jeżeli interesują Was pozostałe wycieki, jakie pojawiły się w jego temacie w ostatnich dniach, to polecam sobie obadać dokładnie te dwa filmy tutaj, ponieważ tam znajdziecie wszystkie wycieki. A w sobotę zrobimy sobie podsumowanie. Na teraz są to wszystkie nowe informacje w temacie nadchodzącego eventu. I tak jak już ostatnio wam mówiłem, kochani, w najbliższych dniach pojawi się ogrom wycieków w jego temacie. Tak więc wyczekujcie, bo startuje on już w tą sobotę, za dokładnie. Dwa dni od dzisiejszego filmu. A jeżeli ktokolwiek z was chce na kanale kolejne odcinki na temat fabuły i eventu to zostawcie pod tym filmem standardowo łapeczkę do góry i komentarz event, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem pod w tym filmem dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, a to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o Kodziku, Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!